Dobra, dobra. Pamiętać, żeby nigdy nie zostać z Wagą i Phoebe. Bliżo. Dobra, ale zaczynamy Phoebe przygodę! Tak wstrzymał, że zabiłaś Legiona. Fantastyczko. Fantastyczko. Grzyby. Dobra, zgłośmy ciało. Dla niepoznaki. Może się wystraszyłem. O kurwa, co tu się wydarzyło? Ja pierdykam, kiedy? Dobra, uwaga, cisza. Uwaga, znalazłem Aksedusa koło grzybów na dole, koło reaktora. Jedno ciało jest dosłownie przed chwili, bo przed chwilą byłem w laboratorium z Zagą i zobaczyłem na tym komputerku, że dwie osoby nie żyją i chciałem pobiec zgłosić przycisk. Dobra, w każdym razie znalazłem ciało Aksedusa koło reaktora, koło grzybków. Dobra, czy ktoś widział teraz Phoebe i Kuzika? Znaczy ja Phoebe widziałem koło plaży. Koło plaży? My się minęliśmy koło też plaży? Chyba Korholm, nie? Koło kuchni. Dobra. Tak. Koło plaży, Phoebe. Dobra, inaczej, gdzie ten, Szymek, gdzie ty potem, bo ty tak chodziłeś na górze koło komunikacji, co ty potem zrobiłeś? Potem sobie, zjechałem sobie na dół i czyściłem sobie muszelki, w sensie zbierałem. Ja drugie ciało Guzika. A ten, a poczekaj, a Flotar? Bo Flotar, ty też byłeś na górze w komunikacji. Właśnie, Flotar, mam pytanie do ciebie. No? No ty wyszedłeś z plaży. Czy ty coś widziałeś na plaży? Bo podobno Phoebe tam była. I właśnie, chwila, gdzie jest plaża? No, nie za bardzo. Lewo, jest plaża. Ja byłem na górze. Sekunda, ja byłem na górze na komunikacji, zrobiłem tam jakiegoś questa, wróciłem sobie do magazynu, przechodziłem obok ciebie, Szymek, i poszedłem chyba do Splash Zone'a i tam się chyba gdzieś spotkaliśmy. Dobra. No więc jakby Szymek na pewno jest clear, to tyle mogę powiedzieć. A ziemniak, a ty... No. Bo ja wiem, gdzie jest drugie ciało, w The Dormie jest drugie ciało i to... Gdzie jest drugie ciało? W The Dormie? The Dorm? Tak, koło no to czyli... Gruma. Czyli dosyć o, tak centralnie, czyli chyba, tam... Chyba Guzika bodajże, tak mi się wydaje, bo dopiero dobiegałem i widziałem report, nie wiem czy je dokładnie. Albo Guzika, albo Phoebe. Bo ty dobra, ziemniak, a ty gdzie byłeś? Ryby łowiłem lewo dół. A lewo dół? Gotowało. No wygodnie, widział ktoś ziemniaka? A widział ktoś Bladiego? Właśnie, bo tak. Ja ci mogę powiedzieć, mnie widział Szymek. Szymek, ja widziałem ciebie, Flotar, przede wszystkim, w komunikacji. Ja ciebie nie widziałem. No tak, bo robiłeś jakiegoś taska. Dobra, już. Bo robiłeś jakiegoś taska. Nie robiłem żadnych tasków. No ja nie wiem, co tam robiłeś, ale byłeś w komunikacji, no. Dopiero mówię, że ryby łowiłeś, Flotar. No bo nie robiłem żadnych ryb. Dobra. Spokojnie. No, już na mnie naskakuje. Pewnie sam zabił wszystkich. Dobra, teraz zróbmy sobie alibi, będziemy śledzić Flotara. Ale nie zabijemy go, żeby nie było. Będę śledzić Flotara i ten. I będę tak ten, patrzył się, ale nie będę nic robił. No. No. Będę po prostu patrzył i będę chodził za tym. Kurwa. Co to było w ogóle? Co to w ogóle było? Czemu to była jakaś akcja taka dzika? W ogóle zapominam, że tu się da prawdopodobnie zamykać drzwi, co nie? Tak jak... Ja w ogóle zapominam o tych... zapominam o sabotażu, zapominam o wszystkim ogólnie. Zapominam, że w ogóle to są takie rzeczy jak sabotaż, takie rzeczy. Ja totalnie o tym zapominam, że to są takie rzeczy. Możemy te wszystkie drzwi pozamykać przecież. Czemu nikt nie wyłącza tego gówna? Ej, ja mam pytanie, czemu nikt nie chciał wyłączyć
tego reaktora. Właśnie, Bladi, czemu no właśnie. Nie chcesz reaktora? No, przepraszam bardzo, ja chodziłem cały czas za tobą. I ja, ja to widziałem, nie? No. I przepraszam, ja po prostu patrzyłem, co robisz, Flotar, no. No a patrzyłem ci na ręce. Zrobiłeś jakieś zadanie w ogóle, Bladi? Czy w tej rundzie? Przyznam się, że nie. Bo nie byłem, okay, bo niestety. Dobra. Choć chodziłeś mi nie po drodze. Co to było? Szymek, czuwaj nade mną. Powiem dobra, tak. Ale ja się pytam, powiem Korhol, tak, no. Korhon, czemu nie robiłeś, bo mieliśmy cię, czemu nie robiłeś reaktora? Czemu nie byłeś w reaktorze? Ja już szedłem w stronę reaktora, ale miałem zadanie po drodze. A, okej, okay, dobra. No ja to sobie komunikacji zamknięty, bo zacząłem robić tam elektryki, włączałem i nagle patrzę, a tu drzwi zamknięte, musiałem grzyby rozwalić, żeby wyjść. A jak się otwiera te drzwi w ogóle, jak się zamkną? No, właśnie, tam jakieś grzyby się wyskakują, trzeba je zbić. A jak się je bije? Ja nie mam pojęcia. No, klikać się musisz, jak klikasz? Tak no, a ja myślałem, że one schodzą, tak. Że one schodzą samoistnie. Właśnie też tak myślałem chwilę, dobra, ale głupie. Ja tak patrzę, biegamy. Dopiero teraz właśnie wyszły. Wszędzie są grzyby, nie ma. Dobra, to tak, generalnie ja cały czas biegałem z Flotarem, więc Flotar na pewno nie zabił. I Szymek też gdzieś tam się kręcił, ale czasami go gubiliśmy. No. No bo chciałem ja generalnie kostkę, dobra, ja się zastanawiam bardziej, czemu... No, dobra, gdzie byłeś, Ziemia? Ciało jest na tym sabotażu i zabiła go osoba... Czyli na reaktorze, a obok reaktora stał Korhol. Ale Korhol by mnie raczej zabił wcześniej. Nie, nie miał cooldownu widocznie. Jeśli zabił... Nie, a kto uciekał? Kto uciekał z reaktora? Nie, Korhol ja bardziej się martwię o Zagę, bo ona tak nie wiem, czy... Trochę... A Szymek nie uciekał? Nie, Szymek gdzieś koło nas. Nie wiem, kto uciekał. Szymek już zabił, bo był za mną. Ktoś uciekał z reaktora? Ja Korholma tylko widziałem. Albo była Flotarem. Ja szedłem w stronę reaktora. Widziałem, jak Flotar zabija. Nie wiem, czy był Flotar, czy osoba... Że ja zabijam? Flotar nie zabija, co ty? Flotar nie zabija. To mamy shape shiftera w takim razie. Może być shifter. No, zamienia się. Kurde, dobra, możemy skipnąć jeszcze. Imo Korhon bardzo podejrzany dla mnie. A dla mnie Zaga, bo dziwnie się pod... Zaga nie, robuję. Czemu ja? Przecież ja byłem w kąsach. Nie będzie mi śmierdzić. Dobra, to tak. Dobra. Co, udało się? Chuj, się udało. Dobra, trochę alibi sobie zrobimy. Nie da się chyba tego roztegować jednak. Tak jak patrzę. Ciało w linkach i generalnie to Korhon z tamtej strony bieg. Czyli Korhon! Nie. Dobra, Korhon, ale Korhon był też podejrzany po przejrzeniu. Mamy shape shiftera, Albo no. Ja bym dawał na Zagę. I Bladi, bo coś za mocno oskarża. Ja oskarżam, dlatego może, że jest 6 osób, a mamy prawdopodobnie 2 zdrajców, to może dlatego, że oskarżam. A Korhon, jesteś najbardziej podejrzany, bo byłeś przy reaktorze w poprzedniej rundzie, zaraz przybyłeś. Ale miałem zadanie, robiłem po drodze zadanie, bo stwierdziłem, no tak, że tylko, że jest, wiesz, jest to dosyć takie wygodne, reaktor zaraz wybuchnie. Jedyną osobą na dole, jaką widziałam i mijałam, która biegła właśnie od tego ciała, no to był Zaga, a dlaczego mnie nie klirujesz, jak robiłem zadanie z probówkami? W sensie z tym, że trzeba powsadzać od nie to. No bo chuj, ty je robiłeś, czy robiłeś to? No fejkowo. Nie je zrobić. I tak musimy kogoś wywalić. Dobra. Mogę zabić i zreportować. Nie. Dobra, no ja bym dał Zagę dał. Oj. Super. O, ktoś na mnie zagłosuje, no nieźle. Ja zagłosowałem na Bladiego i powiem to głośno. Wybornie, dobra, już wygraliśmy. I S. Co nie? Co za głąb? Wyszedł, kiedy wygrywaliśmy! Jaki głąb! Ja pierdykam! Jak to rozwalić? A, widzę.
Co za głąb. Dobra, siema. Jestem na 70%, nie, 60% przekonany, że jednym z traitorów jest Bloody. Po prostu. A ty na jakiej podstawie? Razem poszliśmy specjalnie na komsy, żeby naprawić komsy. No i naprawiłem dolne komsy. Ty byłeś? I naprawiłem dolne komsy. I bardzo długo wam to zajęło, bardzo długo. Ja specjalnie czekałem i mówię, kurde, co im tak długo schodzi? Nie czekałem na nikogo. Ja ci wytłumaczę dlatego, że tą głupią nie mogłem ogarnąć tej głupiej ściany z grzybków, bo myślałem, że muszę naciskać na nie myszką, a potem ogarnąłem, że muszę naciskać na nie spacją. Rozwaliłem. Myszką możesz, bo ja właśnie. No właśnie myszką nie mogę. No myszką próbowałem i nie mogę rozwalić tej rąbanej ściany myszką, więc musiałem nacisnąć spacją, żeby spacją rozwalić. Wszedłem i jak wpisałem kod, to akurat się skończyła ta tabelka, musiałem anulować, wpisać nowy kod i po prostu. Po prostu faktycznie trochę zeszło, w sensie względnie zeszło długo niż myślałem. Dobra, Szymek, ja tobie ufam, bo miałeś parę okazji, żeby mnie zabić. Kurde, całą rundę się z wami trzymam, no. Wiesz co, więc generalnie powinniśmy, męska solidarność chyba powinna wlecieć, bo mam podejrzenia, że to mogła być Zaga i Zaga mogła też self-reportować wcześniejszego ziemniaka, co chyba... Zaga, wypowiedz się, cokolwiek. Zaga, powiedz coś. A Zaga nie chce teraz powiedzieć, boi się. Ja tutaj mam siłę przebycia, bo tutaj jednak piemniki chyba wygrywają w tej konwersacji. Nie, no powiedz, co masz ten, no. Generalnie sprawa jest taka, że no... Kurde, no nie wiem, no ale mówię, cały czas się z wami specjalnie trzymałem i specjalnie poszedłem, żeby te komsy. W sensie z perspektywy impostora bez sensu by było, żebym w ogóle robił te komsy. Po co miałbym je robić, no? Że Bloody nie ogarnął po prostu wejścia, żeby nie ogarnąłem po prostu wejścia z tej grzybowej ściany i tylko. Mi nie pasuje, że Bloody cały czas za mną biegał od drugiej rundy, tak jakby chciał sobie alibi zrobić, rozumiesz? Nie biegałem z tobą, dlatego że mnie oskarżałeś i stwierdziłem, że to będzie śmieszne, jakbym z tobą biegał. Nie wiem, ogólnie... Powiem tak, ja bym zagłosował na Bloody'ego, a nie, czekaj, bo tu już... Tak. Dobra. Ja głosuję na Zagę. Nie, ja nie głosuję na Zagę. Szymek, zagłosuj... Ach, dobrze. Oj. Proszę. No, ale wiadomo, że tutaj haguje. No to... Panie policjancie. Ja się nie ruszam już. To nie ma sensu. Ale przypał. Koniec. No, mega przypał, co? No, straszny przypał jest ogólnie. Czyli jednak. Masakra. Nie, czyli jednak Szymek. Kto by pomyślał, że Szymek jednak. Masakra. Przepraszam cię. Ale to mi tak śmierdziło, że Bloody krok, mówię, tak jakby budował alibi sobie. Najlepsze jest to, że już byśmy wygrali, tylko że Didi stwierdził, że wyjdzie z wygranej gry sobie. Ja mogłem zabić kogoś i nagle nie mogłem ich zabić i mnie wywaliło z gry. No właśnie widzę, ja mówię, mamy wygraną grę, a nagle Didi, wychodzę sobie. Dobra, zaczynamy. Mogę użyć wentów. Dobra, no i teraz mam alibi. Teraz mogę rządzić światem. No, mam mega alibi. Jeszcze nie korzystałem z wentów, więc będę musiał je wypróbować. No. Ponieważ... O kurde, ile typa tutaj jest, co nie? Aż dziwne, że tyle osób się trzyma razem. Ja cię kręcę. Co oni robią? Dobra, użyję maszyny rozkręcającej. Powinienem pryka pilnować, żebym wiedział, co knuje. Ziemniak łowi ryby. Dobra, możemy mu chyba... Chyba możemy mu zaufać, prawda? Prawda, Ziemniak, że możemy ci zaufać? Dobra, Ziemniak wydaje się mega dobrym ziomkiem. Widać, że można mu zaufać. I teraz kroi rybkę. Wszystko się zgadza, czy Ziemniak musi być mega... O, jest i pryk. Co nie, jest i Didi, jest i pryk i oni idą łowić ryby niby. Czyli Ziemniak, pryk i Didi. Zobaczymy, czy pryk ogarnie. No nieźle. Pryku, nieźle. Mam pytanie do ciebie. Jak wygląda łowienie ryb? No, że jest taka wędka i po lewej takie trzy rybki na górze i jakieś coś tam zapłynie. Masz szczęście, pryku.
Grałem dużo w Ice Lake ze Sławkiem. No, bo nie wiem czy wiesz, to właśnie twórcy wzorowali się Ice Lake, robiąc te zadanie i ogólnie. Jak w każdej innej grze. No. Mam pytanie, gdzie teraz byłaś, Zaga? Ja? Teraz? No. Przy Runetce. No to na Szymku. Dobra, generalnie gdzie jest ciało, Szymku? Gdzie jest ciało? Ciało jest w greenhouse'ie i mijałem sobie Zagę właśnie i Zaga mnie tutaj leciutko kłamie. W greenhouse'ie jest, powiadasz, w greenhouse'ie. Nie, no teraz przy Runetce, dobiegałam do Runetki aktualnie. Czyli tam, ale nie? Ale na dole to ja tam widziałam chyba z 3 osoby. Dobra, Didili, ty cały czas z prykiem biegałeś? Tak, Didili śledził mnie cały czas. Dobra, Didili siedzi jest bryka, ja Ziemniak jest też niewinny. Jest dwóch podejrzanych, Korchol albo Zaga. Tak, i oni... A ja dlaczego? Ja dopiero tam dobiegłem. A Guzik, a ty co robiłeś podczas tej rundy? No, ja dałem od dołu. Guzik? Od dołu, czyli... No pochwal się. No ty jak dżungli. I od dżungli szedłem w prawo. Jaki task robiłeś? Cześć, bo oni teraz no ja szedłem do taska. Do jakiego taska szedłeś? Na przeciwko reaktora. Okej, okej. No, a ja co? Ja wziąłem muszelki, potem wziąłem tą... A ile tych muszelek było? No właśnie, ile było tych muszelek? Nie, trzy albo cztery. No jakoś tak chyba, tak mi się wydaje. A dokładniej? Nie wiem, konewkę, nie. Potem na komunikacji zrobiłem kabelki, to przekręcenie tego, potem satelitę, co teraz, a teraz, czy ja teraz jestem? No nie jest. Teraz paliwo teraz robię. Dobra, guzik się nie zamaskował. Dobra, w no każdym co? Razie. Kurwa. To tak, pryk razie... jest czysty raczej, ja jestem czysty, bo wiadomo. Tak, Ziemniak tak, też jest no, czysty, wiadomo. Wszyscy wiedzą. A Phoebe? A Phoebe? Ty nie brałaś pod uwagę Phoebe? Tego? A Phoebe? A Phoebe? Co robiłaś, Phoebe? A Phoebe? Ja co robiła Phoebe? Jestem w laboratorium, układałam kryształek od taki ten, co się z elementem no tego. I podeszłam. I podeszłam do... Dobra, ja bym na razie skipnął, ale musimy uważać na Korholma, bo jest mega podejrzany. Ale dlaczego znowu na mnie? Ja na tylko powiem, że za mnie widziałem. No bo Szymek na ciebie strasznie cię oskarża. Ja się byś tam nie głos na Korholma tak zwany. Pewną osobę. Ciekawe. No. Mi się wydaje, że to Phoebe jednak. Phoebe jednak? Nie, że leci tego? Nie. No nie, źle. Taka Phoebe mogłaby być. Nie zgadzam się. Dobra, chodźmy poszukać jakichś znajomych. O, porobimy sobie... O, w Michałsie sobie zrobimy zadanie, tu jeszcze nie robiłem. Mamy Szymko. No i patrz, musiał roztegować to, co nie? W ogóle te grzyby są mega taktyczne, bo można kogoś... Wiecie... UPI. UPI można kogoś. Dobra, bardzo dużo osób. Mamy Ziemniaka, który jest mega clearem. Wszyscy to wiedzą, że Ziemniak jest mega clearem. O, i zgubiłem Ziemniaka. Dobra, nie zgubiłem. Idę za Ziemniakiem. Ziemniak jest mega clearem. W sensie, tego nie wiem, ale tak mi się wydaje. A, przyszedł rybki sobie wytegować. Dobra, wszystko się zgadza. Jest i pryk. O, jest i prykuś. Całem prykusiu. Musisz te zrobić. No dobra, pryk. Niech to zrób, co tam masz. Ja mogę chodzić do wentów, ale ta umiejętność na tej mapie nie wiem, czy totalnie się przydaje. Mógłbym wejść do wentów, co prawda. Gdzieś. Się przyczaić jak tygrys. W sumie? A, wszedłbym do wentów. Tylko nie przy nim, żeby nie zdradzili mojej super umiejętności. Wejdźmy sobie gdzieś do wentów, gdzie nikogo nie będzie. Oho! Oho! Szymku nie żyje. Dobra. Bardzo dużo osób było przy reaktorze, bardzo długa runda ogólnie. Kto widział guzik? Gdzie znalazłeś ciało? Przy laboratorium, ale nie pod wejścia, tylko od tej ściany, gdzie nie ma wejścia, więc bliżej meeting roomu. No i nic nie mogę powiedzieć w sumie na ja generalnie to widziałam na drabinie z wychodzącą z dołu Phoebe. O! Teraz Ziemniak od dołu dobiegał. Teraz to już... Nie, Ziemniak jest clearem, no. Ziemniak nic nie zrobił, zaufajcie. Mi on ryby śpiepiek. Ja z reaktorze... No, jak już to Phoebe, Ziemniak jest clearusiem, no. Ja wzięłam z reaktora części do naprawiania rury, właśnie mieszałam do góry, żeby naprawić rury. Pryk też tylko prykał, więc spokojnie, oni są przyjęci. Ja się tu tłumaczę. Tylko, luźno tak. Ja się tu tłumaczę, a ty masz tu gdzieś. Dobra, Phoebe, co tam mówiłeś, bo nikt nie słuchał? No, bo mnie zaraz cholera weźmie! Co na Phoebe? No dobra. Nie! Phoebe, czemu zabiłaś Szymka? O co chodzi? Nienawiść? No. Ale zobaczcie, jak Korchol się zmontował. Dlatego, że ci nie zmontował, dlatego, że ci Phoebe nie zmontował filmu, to już go chcesz wyrzucić? O to chodzi? Gdzie jest Szymek? Nie żyje. No nie żyje. Ale w którym miejscu nie żyje? Lewy dolny jest w tej tabeli.
Laboratorium. No nie, ale na mapie gdzieś umieszczone jego ciało. Laboratoria. Laboratorium. A to mnie tam już dawno nie ma. Ja mówię, z reaktora wzięłam sobie części do naprawiania rur i właśnie zmierzałam do góry, żeby sobie rury naprawić. No ja chyba z Szymkiem zrobiłem reaktor. No i widzi, ma się winnego. No, a Dediri? No co, ale reaktor tak, kiedy no, był? Ja teraz ziemniakiem byłem, ja na kompsem poszłem na górę. Ej, a Dediri, a ty co masz na swoją, no, co ty robiłeś jeszcze raz? No mówię, że na kompsy poszłem, zebrałem kompsy. Tamte całe kryształy pod górę wziąłem. Kurczę, no i dobra, no to co robimy? Walamy w Fibi, jak myślicie? No to nie ja, dobra, czekajcie, a ja widziałem, skip na Fibi, skip na Fibi. Zaga, nie. Co masz nam do powiedzenia? Czemu ja? No bo podglądałaś wszystkich przez pół rundy. Tak, siedziałam na runetce, ale nic nie widziałam. No to nieźle, to po tam siedzisz. Ja na samym początku to miałam, jak to kurwa działa, o chuj tu chodzi. I potem ogarnęłam, że mogę sobie... No, bo to jest tak działa, że nie patrzysz w jednym kierunku, tylko że w różne. No właśnie. No. Dobra, Fibi, skip taktyczny. No nie, no niewiarygodny Fibi. Czemu wszyscy się ludzie oskarżyli? No dobra, popłyniesz sobie to, przemyśli swoje zachowanie. Idźmy do jakiegoś wenta, bo... No bo musi być wencior. O, to będzie fajnie. No i fajnie, zobaczmy. A to tylko tu? Boże, rozczarowujące. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Gdzie tu jeszcze są jakieś fajne wenty? O, tutaj jest fajny. Kurwa, 20, naprawdę? Mogę tylko wejść co 23 sekund? Bogowie, co za beznadziejny wend. Inżynier, co może wejść tylko od czapy raz. Ja pierdekam. No wszedłbym, ale za 13 sekund dopiero. Dobra, miejmy nadzieję, że nic mnie nie zabije po prostu przez ten czas. I se wejdę tu i będę patrzał. Dobra, tu mamy... Jakie bezwartościowe wenty, nie wytrzymam, widzicie to? Przecież te wenty są mega niebezwartościowe, nie no, chodźmy do jakichś ludzi, bo zaraz umrę. Tak to się, przecież te wenty nie mają żadnej wartości. Dobra, chodźmy, komunikacja. Dediris tam chodzi. Wykopaliskach był. Wygodnie. Kurwa, 13 sekund dopiero. Mógłbym co prawda ten, ale chcę zobaczyć jeszcze gdzie te wenty prowadzą, bo w sumie nawet nie wiem. Zaga. Ten jest fajny węcior. Co ona tu robi? Się dziwnie zachowuje. No. Tu nikogo nie ma. Boże. O kurwa. Bez jaj! Nie chciał słuchać na początku. Nie biegnie jak Zaga wyszła. Ale Zaga... Ale pod koniec... A gdzie były ciała? Nie zauważyłem, ale było widać, że Zaga się dziwnie zachowuje. W sumie.